Panie Marszałku, Panie Ministrze, Wysoka Izbo. Każdy, kto wejdzie do siedziby Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie, natknie się na plakat z takim napisem: Chorwacja nie jest członkiem Unii Europejskiej. Dlaczego? Dlatego, że w umysłach i sercach Polaków, którzy przychodzą po unijne karty ubezpieczenia po to, żeby wyjechać na wakacje, Chorwacja już dawno w tej Unii Europejskiej jest. W ciągu ostatnich lat setki tysięcy naszych rodaków przekonało się, że ten piękny kraj mentalnie i faktycznie jest członkiem wielkiej europejskiej rodziny. Dziś polski Sejm ma zaszczyt wyrażać zgodę na ratyfikację traktatu akcesyjnego. To piękny moment dla naszej wspólnej historii. Wszystkim nam przypomina się z kolei moment, gdy to Polska była kandydatem, kiedy to w europejskich parlamentach ważył się nasz los, aż wreszcie moment, gdy Polacy w referendum opowiedzieli się za członkostwem w Unii Europejskiej. No, okazuje się, że Prawo i Sprawiedliwość ten wspaniały moment chce trochę popsuć. Na tej pięknej, gładkiej tafli wspólnych losów pojawiła się głęboka rysa. Zaczęło się właściwie od szantażu, bo oto z tej mównicy były marszałek Sejmu Ludwik Dorn zaproponował PiS-owi układ. Ludwik Dorn powiedział: zróbmy interes. Jeśli koalicja nie poprze naszych postulatów, my nie popierajmy wejścia Chorwacji do Unii Europejskiej. Czyli tak naprawdę interes kosztem naszego partnera. I odpowiedzmy sobie na pytanie, czy my jako Polacy chcielibyśmy być przedmiotem takiego szantażu wtedy, kiedy ważyły się nasze losy? Pół biedy, jeśli bylibyście przeciwni z jakichś powodów ideowych. Ale tak nie jest. No, w tym przypadku mamy do czynienia z taką czystą, zimną kalkulacją. I tu się pojawia pytanie, czy od tej pory interesy narodowe będą przekreślane przez interes partyjny. Co prawda to marszałek Dorn pierwszy zaproponował ratyfikację w trybie artykułu 90, pierwszy z polityków, prawdopodobnie tylko po to, żeby zastosować owy szantaż, ale Prawo i Sprawiedliwość niestety na czele z panem posłem Szczerskim, który jest przecież wiceprzewodniczącym grupy polsko-chorwackiej, sprawę doskonale przejął. Co więcej, jak ujęła jedna z gazet, twórczo ją rozwinął. Z kolei poseł PiS Andrzej Jaworski powiedział w Rzeczpospolitej, cytuję: uważam, że powiązanie sprawy dyskryminacji telewizji Trwam przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji z kwestią wyrażenia zgody na przyjęcie Chorwacji do wspólnoty jest jak najbardziej na miejscu. Tu jest kolejny interes partykularny, kolejny interes partii. Tu no, pytanie jest oczywiste. Czy państwo raczą żartować? Znaczy, czy od tej pory interesy partyjne będą przedkładane nad interesy narodowe? Czy stosunki pomiędzy Polską a Chorwacją nie są w tym przypadku ważniejsze? Dziś oczy opinii publicznej w Chorwacji zwrócone są na poszczególne parlamenty narodowe, dziś na nasz. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, dziś omawiam wspomnianą rysę, którą posłowie opozycji zwą uchwałą z takim małym niesmakiem. Ale też ciekawy jestem, jak muszą czuć się posłowie PiS-u, którzy zgadzali się przecież na ratyfikację traktatu z Bułgarią i Rumunią w trybie artykułu 89 Konstytucji. W trybie artykułu, przeciw któremu teraz protestują. Ludwik Dorn, wtedy poseł PiS, zagłosował za. Pan poseł Szczerski wtedy akurat nie był posłem, ale są też inni. Za głosowali na przykład Jarosław Kaczyński, Adam Hoffman, pani poseł Szczepińska, pan poseł Czarnecki. Czy wtedy wam to nie przeszkadzało? I tak jak powiedział pan poseł sprawozdawca, mimo że opinie konstytucjonalistów w tej sprawie są podzielone, to jednak zdecydowana większość wskazuje na artykuł 89 jako bardziej właściwy. Myślę, że pan poseł Halicki trafnie ujął, że to przecież nie my wchodzimy do Unii Europejskiej, tylko Chorwacja. W tym przypadku, jeżeli czytać konstytucję, tak jak robi często to pani poseł Pawłowicz, nie zmienia się przecież zakres kompetencji, o którym wspomina artykuł 90. Mamy do czynienia tylko z dostosowaniem traktatu. Czy nie uważają państwo, że artykuł 90 powinien być stosowany jednak tylko i wyłącznie do tych najważniejszych umów międzynarodowych z punktu widzenia naszego kraju? W czerwcu tego roku na posiedzeniu Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej poseł Szczerski przekonywał, że nie ma nic wspólnego z pomysłami posłów Stronnictwa Solidarnej Polski. Jednak no, te fakty, o których mówię, trochę temu przeczą.
Wygląda na to, że PiS-owi zależy na tym, aby jak najwięcej decyzji w sprawie Unii Europejskiej było podejmowanych większością 2/3 głosów, bo wtedy po prostu wzrośnie znaczenie ich partii. Dzisiejsza debata, panie marszałku, już kończę. Dzisiejsza debata jest wynikiem no jednak gry partyjnej PiS-u, która na piedestale kładzie nie interes narodowy, tylko interes partyjny. I myślę, że ostatnie zdanie. Artykuł 90 Konstytucji do tej pory stosowany był dwukrotnie. Pierwszy raz w przypadku traktatu z Lizbony i wcześniej traktatu akcesyjnego. I też można sobie odpowiedzieć na pytanie, czy w Polsce powinno być łatwiej zmienić polską konstytucję, czy zgodzić się na przyjęcie Chorwacji do Unii Europejskiej. Klub Platformy jest całkowicie przeciwny tej uchwale. Dziękuję bardzo.